Kochani, jeszcze raz Was chcę bardzo serdecznie przywitać. Czasu niewiele zostało, ale spróbujemy to w miarę. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przestudiowali sobie historię Kaina i Abla. Więc tytuł kazania Kain i Abel lub może być tytuł Ofiara miła Bogu, bo będziemy tak czytać. Pozwólcie, że przeczytam od wiersza 3 do wiersza 16. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych, Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina, gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział, nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł, cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przejąć z ręki twojej krew brata twego. A gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego, będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Wtedy rzekł Kain do Pana, zbyt wielka jest wina moja, by mi ją można odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem twoim, będę tułaczem, wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. Rzekł Pan do niego, nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. I odszedł Kain z przed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Nod na wschód od Edenu. To jest niesamowita historia. Historia, początek tak naprawdę egzystencji ludzkości. Wyobrażam sobie, kiedy Pan Bóg stwarza Eden, kiedy Adam z Ewą przebywają w tym niebiańskim ogrodzie, w tym ogrodzie Bożym, Eden. Wiecie, te zapachy kwiatów, roślinność, drzewa, to wszystko takie piękne. Owoce, które były niesamowite. I przychodzi upadek. Przychodzi grzech. Przychodzi rozłąka od Boga. Przychodzi ucieczka od Boga. I tak człowiek zaczął poszukiwać własnej drogi zbawienia. Własnej drogi sprawiedliwości. Bo trzeci rozdział, on nam opisuje, że kiedy Adam z Ewą skryli się przed Bogiem, to spletli sobie co? Przepaski z drzewa figowego, z liści figowych. A więc to jest to, że człowiek próbuje zakryć swoją nagość. Próbuje znaleźć okrycie dla zbawienia. I teraz wyobraźcie sobie, że kiedy pojawia się grzech, że w tym pięknym raju, w tym pięknym Edenie, Pan Bóg mówi Adamowi i pokazuje baranka, żeby zostało okryte ciało Adama. Pan Bóg przychodzi, przyprowadza baranka i mówi do Adama, że ten baranek, on musi zostać zabity za twój grzech. Że ten Pan Bóg, że ten baranek musi po prostu ponieść śmierć dla twojego okrycia, dla twojego zbawienia. I czytamy, że to Pan Bóg, właśnie przyodziewa Adama i Ewę w skórę baranka. W tym pięknym świecie, świecie niesamowitym, następuje pierwsza śmierć. Pierwsza śmierć to nie jest
Oczywiście pierwsza śmierć jest Kaina nad Ablem, ale pierwsza śmierć w ogóle to jest, kiedy umiera baranek. Kiedy zostaje przelana krew baranka. I tak jak prorok Izajasz w 61 rozdziale wierszu 10 mówi właśnie, że to jest szata sprawiedliwości. A więc Pan Bóg pouczył Adama, w jaki sposób można dostąpić zbawienia. W jaki sposób może Adam z Ewą powrócić do tego utraconego raju, który Pan Bóg przecież stworzył dla człowieka, dla ciebie i dla mnie. Dlatego apostoł Paweł też napisze, że nasza ojczyzna to nie jest tutaj na ziemi. To nie jest nasza ojczyzna. To nie jest nasze miejsce. To nie jest nasz dom. Chociaż ja coraz bardziej gdzieś szukam miejsca dla siebie. Tutaj, żeby gdzieś po prostu zakotwiczyć się. Szukam miejsca. Na razie nic nie wychodzi. I sobie myślę, Panie Boże, znowu pewno gdzieś tam mnie rzucisz. Już myślałem, że to będzie wcześniej, no ale gdzieś jeszcze zostałem na jakieś, nie wiem, okres czasu. Jest nasze miejsce. Jest nasza ojczyzna. I teraz wracając, moi drodzy. Wracając do tej historii, gdzie te drzewa, dopiero Adam zobaczył, że te drzewa, liście na tych drzew są żółte. Że te piękne kwiaty, że one po prostu opadają. Że ta przyroda zamiera. Jaki musiał być obraz Adama? Jaki musiał być obraz Ewy, kiedy oni zobaczyli to na własne oczy? Jakie to musiało być przerażające? Już nie mówiąc, że kiedy zostali wypędzeni z Edenu, bo nie mogli już więcej spożywać z tego drzewa życia. I teraz mamy tutaj tą historię. Historię Kaina i Abla. Kiedy ludzie mnie się pytają i mówią, proszę Pana, wszystko byłoby fajnie, dlaczego tyle kościołów jest w tym świecie? Czy nie lepiej byłoby, żeby był jeden kościół? I ja wtedy mówię, otwieram ten czwarty rozdział Księgi Rodzaju. Mówię, proszę Państwa, kiedy zadajecie pytanie, skąd się wzięło tyle kościołów, to tutaj mamy dwa kościoły. Kościół prawdziwy, kościół fałszywy. Jeden człowiek wierzący i drugi człowiek wierzący. Jeden składa ofiarę i drugi składa ofiarę. Ale Pan Bóg przyznaje się tylko do jednego. I to jest dla nas niesamowite. Niesamowite, że wiecie, żeby złożyć ofiarę, to trzeba było zbudować ołtarz. Żeby było zbudować ołtarz. Ołtarz był z kamieni nieciosanych. A więc trzeba było poświęcić naprawdę dużo wysiłku, pracy, aby zbudować ten ołtarz. Trzeba było wysiłku i pracy, żeby zebrać te wszystkie plony. I może mniej wysiłku, żeby przyprowadzić baranka. Ale tak naprawdę więcej wysiłku, bo trzeba było tego baranka zabić. I widzimy dwóch braci, jednych rodziców, jakże odmiennych i jakże innych. I teraz Kain składa ofiarę. I Abel składa ofiarę. Jeden wierzący i drugi wierzący. Jeden chce mieć Boże upodobanie i drugi chce mieć Boże upodobanie. Jeden chce mieć Boże zadowolenie i drugi chce mieć Boże zadowolenie. Jeden chce spełnić swoje przyrzeczenie i drugi. Jeden oczekuje akceptacji Bożej i drugi oczekuje akceptacji Bożej. Ależ ten Pan Bóg to jest niesprawiedliwy. Dlaczego przyjmuje tylko ofiarę Abla, a nie przyjmuje ofiary Kaina? Dlaczego? Dlaczego tak jest? Czy naprawdę Bóg jest sprawiedliwy? Ten tekst, który był czytany. Pozwólcie, że go przeczytamy jeszcze raz. List do Hebrajczyków. 11 rozdział i wiersz 4. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Dlaczego ofiara Abla była wartościowsza niż ofiara Kaina?
Przecież Abel złożył ofiarę z całego serca. Ale i Kain złożył ofiarę z całego serca. Złożył to, co najpiękniejsze. I Kain. I to, co najlepsze. Amen. Bo baranek jaki musiał być? Bez skazy. Bez mazy. Piękny. Drobny. To my może czasami w naszym chrześcijańskim życiu chcemy przynieść do Pana Boga coś, co nam zbywa. Nigdy nie zapomnę, kiedy w zborze potrzebowaliśmy, w moim macierzystym zborze, pewnych takich, wiecie, rzeczy. Jeżeli ktoś by w domu miał coś fajnego, to były takie czasy jeszcze inne. Jak zaczęli przynosić to same klamoty, dziadostwo, które się rozwalało, a potem to dziadostwo trzeba było tyle czasu poświęcić i pracy, żeby to dziadostwo powyrzucać, powynosić. I czasami boję się, wiecie, że gdzieś przynosimy Panu Bogu. Jak idziemy do sklepu i gdzieś te szeleszczące, to tak niewiele. Niewiele kupimy i tak wiele trzeba zapłacić. Ale do Pana Boga to myślimy, że to tak dużo dajemy. W czym była wartościowsza ofiara Abla nad ofiarą Kaina? Bo Abel otrzymał świadectwo. Na czym to świadectwo polegało? Że jest sprawiedliwy, gdyż Bóg przyznał się do niego. A kiedy Bóg się przyznaje do ciebie i do mnie? Kiedy? To nie jest pytanie retoryczne. Kiedy? Kiedy, siostry i bracia, kiedy? Kiedy przychodzisz do Boga z otwartym sercem. Kiedy przychodzisz do Boga ze swoim grzechem. Kiedy przychodzisz i mówisz: Boże, to ja zrobiłem. I przyznajesz się do tego grzechu. Wtedy dopiero doświadczasz oczyszczenia i przebaczenia. Amen? A teraz otwórzmy 1 Jana 3,12. Kiedy otworzymy pierwszy list Jana, apostoła Jana, 3 rozdział i wiersz 12, to czytamy takie słowa. Nie jak Kain, który wywodzi się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Dlaczego? Wow. Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Ha. Znowu wracamy do 4 rozdziału. Kain buduje ołtarz. Kain składa ofiary z plonów swoich rolnych, najpiękniejsze. I uczynki Kaina są złe. Możesz przychodzić do kościoła. Możesz składać pewne ofiary i dary. Ale możesz w swoim sercu być straszliwym człowiekiem. Możesz w swoim życiu być straszliwym człowiekiem. W pracy mogą się ciebie bać. Twój mąż albo twoja żona, twoje dzieci mogą się ciebie bać. Ale jak przychodzisz do kościoła, możesz być naprawdę elegancko ubrana, ubrany. Może wszystko wyglądać pięknie i wspaniale. Ale rzeczywistość zna tylko Bóg. Co siedzi w tobie? I co jest w tobie? Uczynki Kaina były złe. Kain upodabnia obraz, nie nazwę go imieniem, tego cheruba, gdzie stworzony został tak pięknie i pięknie wyglądał. I wszyscy byli pełni podziwu dla niego.
ale w jego wnętrze było zepsute do szpiku i kości. Potem dopiero to wyszło na wierzch, że zbuntował się przeciwko królowi królów i panu panów. Kiedy zbuntował się przeciwko Bogu. Taki był duch tego, który, tego potężnego cherubina, który zbuntował się. Wiecie, co jest tak piękne tutaj? Piękne to jest to, że tak jak Pan Bóg ratował tego cheruba w niebie, tak również tutaj Pan Bóg ratuje Kaina. Siostry i bracia, Pan Bóg wie, co jest w naszej głowie siedzi. Pan Bóg wie, co jest w naszym sercu. Wy nie wiecie, co jest w moim wnętrzu. Dzisiaj jadąc z tym poselstwem pomyślałem. Drogi Panie, tak czasami w moim wnętrzu jest tyle nieprawości, tyle złości, tyle nienawiści. I tak Ci dziękuję, Boże, że tylko Ty o tym wiesz, a nie inni, bo pewno by mnie słuchać nie chcieli. Kain się rozgniewa. Kain zazdrości. Bo teraz ten Bóg, potężny i wielki, który stworzył ten świat, ten, który czuwa jeszcze nad ogrodem Eden, przecież pragnieniem Kaina, pragnieniem Abla, pragnieniem Adama i Ewy było przecież powrócić do Edenu. Tak czy nie? A Twoim jest pragnieniem powrócić do tego Edenu, czy nie? No, jakby Wam nie zależało, to przecież by Was tutaj nie było. Ale jak przychodzimy do Boga, to przyjdźmy z czystym sercem, z otwartym sercem. Kazanie może Wam się nie podobać, ale przynajmniej nie krytykujcie. Przynajmniej wierzę, że może jakieś jedne zdanie trafi do mnie i do Ciebie, bo ja nic nie mówię, jeżeli najpierw sam tego nie przetrawię i Boga nie przeproszę. Kain się rozgniewa. Zazdrosny. Zazdrosny. Dlaczego? Dlaczego Pan Bóg ma w Tobie upodobanie? A dlaczego we mnie nie ma upodobania? Dlaczego Pan Bóg ma upodobanie w tym pastorze? A dlaczego nie ma we mnie upodobania? No to rób wszystko tak, żeby miał upodobanie. Amen. Gdziekolwiek pojawiają się ludzie broniący sprawiedliwości i prawa Bożego, ten sam duch występuje przeciwko nim. Jest to duch, który we wszystkich wiekach wznosił i rozpalał stosy dla uczniów Chrystusa. Okrucieństwa przeciwko naśladowcom Jezusa są inicjowane przez szatana i jego zastępy. Dlatego, że nie mogą zmusić ich, by poddali się ich kontroli. Każdy męczennik Jezusowy umarł jako zwycięzca. Dlaczego tak jest? No właśnie dlatego. Bo nie idziesz w swoim życiu na kompromisy. Bo nie idziesz w swoim życiu na łatwiznę. Bo nie idziesz w swoim życiu, żeby tylko pokazać, jaki jesteś wspaniały, ale pokazujesz się, obnażasz się przed Bogiem i prosisz, aby Pan Bóg Cię zmienił i jesteś taki, bo kochasz posłuszeństwo i chcesz Panu Bogu służyć taki, jaki jesteś. Nie przymykasz oczu na grzech. Nie wchodzisz w pewne układy, w pewne znajomości, w pewną społeczność, gdzie mówisz, no wiesz, dam, będę za Tobą, nie przejmuj się. Przychodzi Pan Bóg. Kain, czemu się gniewasz?
czemu się zasępiło oblicze Twoje? Dziecko, co jest? Powiedz. Paweł, apostoł Paweł w liście do Efezjan 4,26 powie co? Można się gniewać i grzeszyć? I można się gniewać i nie grzeszyć. Kiedy gniew jest grzechem? Głośniej? Tak jest. I kiedy gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Jak się zatniesz, to nie tylko jedno słoneczko minie, ale wiele, wiele. A ja taki byłem kiedyś, wyobrażacie sobie? Że ja taki byłem? Jak ktoś już poszedł za daleko, koniec. I Pan Bóg dał mi moją żonę. Jak ona coś zrobiła, zagniewany na śmierć, ona mnie 1000 razy musiała przeprosić. I siadać mi na kolana, i ściskać. A ja nie. Nie. Zęby. Nie. A moja żona wie, że cię kocham. Przepraszam. I wiecie? I nauczyłem się od swojej żony nie gniewać, ale przepraszać. Wieści mi, akurat w tym zborze, nie przypominam sobie takich różnych jakichś takich przykrych doświadczeń, ale nawet z kimkolwiek mam jakiekolwiek przykre doświadczenia. W moim sercu nie mam gniewu. Ja na to sobie nie pozwalam. Nie pozwalam. Bo wiem, że potem można się bardzo łatwo, szybko zaciąć. I przychodzi Pan Bóg do Kaina i mówi, Kain, wszak byłoby pogodne, byłoby fajne, gdybyś czynił dobrze. U drzwi twego serca czeka grzech. Kusi cię. Ale to ty, kolego, masz nad nim panować. Czym jest pokusa, siostry, bracie? Czy pokusa jest grzechem? Nie. Pokusa nie ma, nie jest grzech. Jakby pokusa była, a każdy z nas ma różne pokusy. Oj, 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 oj. Oczy otwierasz, ona już jest przed twoim oczyma. Albo jeszcze oczy nie otworzysz i już... A czasami wyznam sobie tak, bracie pastorze, to co, pomarzyć nawet nie można? Tak? Nie można. Wszystko zależy o tym, o czym chcesz marzyć. A my czasami mężczyźni to tak byśmy pomarzyli już jakiejś tam młodszej, piękniejszej, która ma kształty. A jeszcze gdzieś, jak gdzieś tam nam jakaś reklama minie, nie? Od razu gdzieś jakieś takie skojarzenia. Tak, my faceci mamy z tym problem, oczywiście. Ale to ty masz nad tym panować. Wiecie, kiedy przychodzi pokusa, to ona przychodzi atrakcyjnie. Diabeł ci ją pokazuje w takim pięknym opakowaniu. Zobacz, skorzystasz. Będziesz mieć wow, o wiele lepiej. To będzie coś pięknego. Aby złamać w tobie wytrwałość i zaufanie do Boga. I kiedy pojawia się pokusa, wiecie, bo to jest tak, otwierasz oczy, albo może i nie otwierasz, to przecież diabeł nie przyjdzie, nie zapuka. Kto? No ja, diabeł. Przyszedłem cię kusić. On przychodzi jako anioł światłości. Wiecie, jak on mnie czasami powala? Mówi, no pomasz jakiś taki domek, albo jakiś taki, jakaś działeczka nad lasem. Coś tam sobie wybudujesz. A potem
z działeczki na domek, z domku tam na coś innego, a potem jeszcze na coś innego, a potem to już lepiej nie będę wam mówił. Tak to działa. Tak to działa. A potem nagle widzisz, że to cię rujnuje i oddala od Boga. I nawet ci się nie chce ani modlić, ani czytać Słowa Bożego. Ale dziękuję za to, że jest Pan Bóg, który przychodzi. Tak jak do Kaina. Czemu się gniewasz? Popatrz. I to, co robi Kain. Kain zaprasza Abla na spacer. I tam zabija go. I zobaczcie, że tutaj mamy dwa kościoły. Kościół fałszywy i kościół prawdziwy. Kościół Abla i kościół Kaina. Dwoje wierzących. I tak jak na przestrzeni wieków zawsze było, że właśnie to ci, którzy chcieli mieć Boże upodobanie, to na drodze stawali ci, Pan Bóg stawiał tych, którzy zupełnie odmiennie postępowali, zachowywali, mówili się i czynili. I oni musieli tych się pozbyć, żeby oni wtedy byli widoczni. I dlatego ten świat na przestrzeni wieków przeżywał tyle nieszczęść, tyle tragedii, tyle stosów, tyle męczarni, tyle śmierci, tyle nieprawości i tyle niesprawiedliwości. Bo ci bezbożni, którzy uważali się za pobożnych, ci bezbożni, którzy tylko mieli Biblię i czasami mają Biblię i stają, że są po stronie Boga, ale tak naprawdę ich uczynki są złe, tak jak uczynki Kaina. Możesz oddać coś dla Boga na ofiarę, ale ta ofiara wcale nie musi być z dziękczynienia. Tutaj różni teolodzy, ja za takiego teologa się nie uważam oczywiście, mówią, że to chodziło o ofiarę dziękczynną. Ofiara dziękczynna, ona mogła być również składana z plonów rolnych, z plonów ziemi. Jakkolwiek by to nie było. Oczywiście, jeżeli chodzi o zbawienie, to ofiara tylko, która ma krew baranka, zostaje przyjęta. Ale znalazłem sobie taki cytat ze Skarbnicy Świadectw, gdzie Ellen White pisze tak. Kościół niemalże wyzbył się ducha samowyrzeczenia i ofiarności. Członkowie stali się ludźmi samolubnymi, stawiającymi na pierwszym miejscu interes własny, a potem dopiero dzieła Bożego. Jeżeli coś dla tego dzieła czynią, to według własnego upodobania. Taka ofiara jest daremna. Z czym przychodzisz do Boga dzisiaj? Jak przychodzisz do Boga? Co Mu składasz? Z jaką ofiarą przychodzisz? I my myślimy, że jak rzucimy na Boże cele, te szeleszczące, ale czy siebie kłaniesz na ołtarzu całopalenia? Czy siebie poświęcasz na ołtarzu całopalenia? Czy tylko środki, które masz? Bo jeżeli tylko środki, a nie siebie, to ta ofiara jest daremna. Pan Bóg oczekuje coś więcej. Pan Bóg oczekuje całego ciebie. Bo jak to będzie serce twoje, to te inne sprawy będą normalne i oczywiste. I będziesz to składał z serca, a nie dlatego, że ponosisz jakieś straty. Ojejku, dałem dzisiaj tyle. Co mnie podkusiło? Rozumiecie? Dla Pana Boga serce się liczy. Wnętrze twoje, moje. Pragnienie tego. I kiedy Kain zabije Abla, przychodzi Pan Bóg znowu do niego. Po co przychodzi? Po co przychodzi po raz kolejny do Abla? Aby go ratować. Kainie, gdzie jest twój brat? I teraz popatrzcie na Kaina.
jego arogancja, jego bezczelność. A co to ja jestem? Stróżem brata mego? To przecież Boże, to ty taki jesteś stróż. To po co do mnie przychodzisz? I wtedy Pan Bóg odpowiada dosyć mocno. Cóżeś to uczynił? Cóżeś to zrobił? Krew brata twego woła do mnie w ziemi. Cóżeś to uczynił? Jaki Pan Bóg jest cudowny? Jaki Pan Bóg jest kochany? Pan Bóg pomaga Kainowi, aby on wyznał grzech. Aby Kain mógł powiedzieć: Boże, co ja narobiłem? Ja zabiłem swojego brata. Ale Kain nie. Kain nie ma smutku. Kain przekracza granice. Przekracza granice grzechu. Gdzie wtedy staje się głuchy i ślepy na Bożą miłość, na Boże Słowo, na Boże interwencje. I wtedy zobaczcie, że kiedy ta granica zostanie przekroczona, co Kain mówi? Kain wtedy mówi w 13 wierszu: zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Taki jest diabeł. Diabeł taki jest. Przyjdzie z pokusą, z czymś pięknym, z czymś powabnym. A potem powie co? Za daleko zabrnąłeś. Nie ma dla ciebie odpuszczenia. Nie ma dla ciebie pojednania. To jest to samo, co zwiódł aniołów. Że kiedy Pan Bóg jeszcze wystosował prośbę, chciał ratować aniołów, to co diabeł powiedział aniołom? Za daleko zabrnęliście. Nie ma już ratunku dla was. On za daleko zabrnął. Dla niego ratunku już nie było, ale dla aniołów jeszcze w którymś momencie był ratunek. Taki jest diabeł. Zwodziciel, kłamczuch i manipulant. A Księga Michałasza. Księga Michałasza, 7 rozdział. I tam wiersz 18, 19, gdzie czytamy tak. Prorok Michałasz mówi tak: któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Jaki jest piękny Boży charakter. Jaka jest niesamowita i głęboka Boża miłość. Jakikolwiek jest grzech w twoim życiu, możesz przyjść do Jezusa i powiedzieć: Panie, tak cię proszę, byś mógł to przebaczyć, byś mógł to wrzucić w głębiny morskie, byś mógł zabrać moją podłość, moją złość, mój grzech. I Pan Bóg przychodzi do Kaina, żeby mu pomóc, ale Kain mówi: nie, ty nie jesteś w stanie tego zrobić, ty nie jesteś w stanie tego uczynić. Ja już za daleko zabrnąłem. Umysł Kaina diabeł całkowicie wziął pod swoją kontrolę. I tragedia się w życiu Kaina zdarzyła. Zobaczcie w 14 wierszu, co Kain mówi tak. Dziś mnie wypędzasz. Jakie słowa są Kaina? Ty nie masz litości nade mną. Ty mnie wypędzasz. Ty mnie odrzucasz. Ty takim Bogiem jesteś. I muszę się ukryć przed obliczem twoim. Będę tłumaczem i wędrowcem. Każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. To jest jak gdyby obraz w umyśle Kaina, który mówi do Boga: ty Boże takim jesteś. To jest zwodziciel, który oszukuje
A księga Ezechiela, 18 rozdział, 23 wiersz. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi Pan, Wszechmogący Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? Czy faktycznie Bóg mówi, mam upodobanie w śmierci bezbożnego, a nie raczej, żeby się odwrócił od swoich dróg, odwrócił od swoich grzechów, żeby żył? Widzicie, kiedy poddasz swój umysł temu aniołowi ciemności, to nagle twój obraz Boga będzie zupełnie inny. Twój obraz Boga będzie straszny, potworny. Dlatego Pan Jezus powiedział do Izraela w 12 rozdziale: chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd zdąży. I teraz 15 wiersz Pan Bóg mówi tak: nie, Kain, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Nod. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana. Kiedy czasami przeżywamy może w naszym osobistym życiu trudne chwile, problemy, które zwalają się na naszą głowę, zgodzicie się ze mną, że zniekształcają może czasami obraz Jezusa, opiekę Bożą. I czasami myślimy, że Pan go zapomniał o nas. Bo gdyby nie zapomniał, to pewno tego byśmy nie przeżywali. Ale pamiętajcie, siostry i bracia, że trudne doświadczenia, które przechodzicie w swoim życiu, to jest Boża szkoła, Boża droga, żeby wam pokazać, że do Niego możecie się zwrócić w każdej jednej chwili. Że coś jest w waszym życiu nie tak, albo może, że Pan Bóg chce wzmocnić waszą wiarę. Modlicie się o wzmocnienie swojej wiary? Ja też często modlę się o wzmocnienie swojej wiary. I co przychodzi? Problemy. Momentalnie. A jak przychodzą problemy, to mówimy: Panie Boże, ratuj, dlaczego? Pan Bóg mówi: no przecież modlisz się o wzmocnienie swojej wiary. No to dlatego cię prowadzę tą drogą. To co się dziwisz teraz? Że masz problemy. Bo do kogo masz przyjść z problemami? Siostry i bracia, ja nie wiem, jakie wydarzenia są przed nami. Wiem, że żyjemy u schyłku do powrotu naszego Pana, który wprowadzi nas w ten niebiański ogród. Ten piękny ogród Eden. Ja nie wiem, co będziemy przeżywać. Ale pamiętajcie, nigdy nie traćcie z oczu krzyża. Nigdy nie traćcie z oczu krwi spływającej po tym krzyżu. Nigdy nie traćcie i nie bądźcie głusi na te słowa Pana Jezusa na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? A potem tego słowa wykonało się. Pan Jezus pierwszy przeszedł tą drogę. Poniósł śmierć dla naszego zbawienia, dla naszego odkupienia. On naprawdę jest Bogiem z nami. Amen. Amen. On naprawdę jest Bogiem z nami. Szeroka jest droga i przestronna, ale ona wiedzie na zatracenie. Ale wąska jest droga. I czasami na tej drodze są naprawdę wzgórza. Czasami jest to kręta droga, wyboista, ale na tej drodze jest Jezus. I wtedy, kiedy upadniesz, On podaje ci swoją dłoń. On cię podnosi. On cię wzmacnia. On cię pociesza. I mówi: dziecko, ja jestem z tobą. Idź dalej. Nie zniechęcajcie się. Ale idźcie. Idźcie do przodu. Z Bogiem. Z Bogiem. Wiara.
wiara. To jest coś więcej. Bo tak naprawdę wiara to jest twoje zaufanie. Jak wierzysz, że Bóg jest z tobą, to cokolwiek przeżywasz, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek Bóg cię postawi, to masz świadomość, że Bóg jest z tobą i On cię przeprowadzi. Amen? Więc nie lękajcie się, nie obawiajcie. Jakiekolwiek wydarzenia przyjdą na ten kraj, ja oczywiście życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli chcecie zachować wiarę w Boże Słowo, w Boże obietnice, to będziecie przechodzić przez trudności. To będziecie przechodzić przez trudności. Możecie płakać w tych trudnościach, ale nie róbcie jednego. Nie rozwiązujcie ich po swojemu, ale przyjdźcie do Pana Jezusa po pomoc, po wsparcie, po pocieszenie. A On jest, aby cię wspierać, pocieszać i prowadzić. Czego wam niezmiernie życzę. Amen. Amen.